Pisała mnie jedna pani, dlaczego jest taka mądra? Ja mówię, kochani, po pierwsze miałam młodych przyjaciół, a po drugie, jak będzie pani tak żyła długo jak ja, to też pani nabierze mądrości. Mądrość nie da się odziedziczyć, nie da się kupić. Wszystkie dzieci głusieją, ponieważ naśladują dorosłych. Jak do mnie ludzie na Wielkanoc przychodzili, ach, panie doktorze, wszystkiego najlepszego. Ja mówię, odczep się, ja wcale nie chcę ani wszystkiego, ani najlepszego. Ja chcę to, co ja wybieram. Ostatnie spotkanie. Czym jest miłość bez odpowiedzialności? Świętej pamięci dr Wanda Pułtawska. Część pierwsza. Ja jestem tą szczęśliwą osobą, która się urodziła we wspaniałej Polsce, uczciwej. Nikt nie zabijał. Żaden lekarz nigdy. A jeśli się taki raz była taka sprawa, że nie wiadomo, dziecko umarło. Gdyby zabił lekarz, natychmiast był pozbawiony prawa praktyki. Nie było żadnych rozwodów, ani państwo, ani kościół nie pozwalał. Małżeństwo było nietykalne, święte, bo to był sakrament. To nie było byle co. W tej chwili nikt nie mówi o sakramencie, że jest święty. Karol Wojtyła wręcz mówił kobietom, o świętości ciała kobiety. Żadna w to nie wierzy, nie traktuje tak swojego ciała. Narząd rodny kobiety nazywany jest obrzydliwymi słowami. To jest wulgarna mowa, jak mówią na te tematy. A on mówił sanktuarium życia, a kobieta jest strażniczką życia. No i co ona jest winna? Ona nie może mieć dziecka. Nigdy żadna kobieta nie ma dziecka i nie będzie miała. Dostała jedna kobieta z Nazaretu, prawda? I ona ma prawo być zaskoczona, że jest matką. Ale mówi, jakże mi będzie, kiedy męża nie znam. Teoretycznie ludzie wiedzą, że jest mężczyzna, a równocześnie on się nie przyznaje do tego i nie uważa, że aborcja to jest męska sprawa. To kobieta ma być karana. Sejm, dorośli mężczyźni debatują. Ja teraz usiłuję doprowadzić do tego, żeby wreszcie nie wolno było zabijać chorego dziecka. Ja byłem świadkiem, jak Ojciec Święty zareagował. Uderzył pięścią w stół i powiedział, a gdzie są pediatrzy? Dlaczego nie bronią dzieci? Dlaczego ojcowie, którzy to robią, nie bronią swojego dzieła? Mężczyźni są nieodpowiedzialni, nieuczciwi i kłamią. Nie znam żadnego mężczyzny, który by powiedział synowi swojemu, że on jest tym, którego Pan Bóg wybrał na współpracownika. I nie ma dziecka bez chłopca. Żadna kobieta nie chce zabijać dzieci, to nie jest prawda. Nie można dziewcząt podejrzewać, że ona chce zajść w ciążę i zabić. Ona w ogóle nie chce dziecka. Ona chce, żeby on ją kochał i tulił. 18-15 lat chciałem dzieci matki 13-letnie. To jest demoralizacja dorosłych, swoich własnych dzieci. Natomiast nikt nie mówi tego, że dziecko, które zabito przez aborcję, ma przecież ojca, kto go stworzył. Żaden mężczyzna się do tego nie przyznaje. Tak jakby nie wiedzieli, skąd się biorą dzieci. Jeśli pani wie,
wszystkie prawie kobiety są zaskoczone zaszłą ciążą. A jednak wymyślają planowanie rodziny, nie rozumiejąc, że żadnej władzy nad życiem nie mają. Mogą tylko zniszczyć, stworzyć nie. Nigdy Karol Wojtyła biskup nie powiedział planowanie rodziny. Jak stworzenie może stwór zaplanować? Mówi odpowiedzialne rodzicielstwo. Mężczyźni są nieodpowiedzialni. Ponieważ, widzicie pani, ja 70 lat jestem lekarzem, który się młodzieżą zajmuje. Przeszło przez moje ręce mnóstwo dziewcząt, ale naprawdę na te 70 lat jeden chłopiec 19-letni poszedł do ginekologa i powiedział: nie pozwalam zabijać mojego dziecka. Wszyscy inni, ja usiłowałam spotkać się z ojcami, bo ja usiłowałam uratować to dziecko. Ojca koń mam szczęście, jak do mnie przyszły, to nie poszli już do ginekologa. Ale ten mężczyzna jeden jedyny, a przez te 70 lat ile zrodziło osób, to się nie przyznały, że mają dzieci. Mało tego. Mężczyźni potrafili oskarżyć kobiety, że to nie jej dziecko. Chcieli się wyrzec największego skarbu, który on mógł być twórcą. Mógł być twórcą nowego dziecka, bo Pan go dopuścił, razem pracują. Żaden mężczyzna z tych chłopców, którzy ja dotarłem, bo wcale nie dotarłem do wszystkich ojców dziewczyny, wcale nie wiedziały, co jest ojcem. Żaden nie powiedział, ja jej nie zgwałciłem. Ona sama chciała. Czego chce dziewczyna? Kobieta bez myśla nie użyła w ogóle rozumu. Przecież ona jest koniecznie potrzebna do życia człowieka, nie dlatego, że umie stworzyć i może planować, kiedy będzie w ciąży, nic podobnego. Ona jest konieczna, jak on stworzy dziecko. On daje impuls życia, ale nie może nakarmić dziecka, bo plemnik, główka i witka nic do jedzenia nie da dziecku. I dlatego, jak w Księdze Rodzaju Pan Dukow mówi, że stworzył mężczyznę i widział, że dzieło było dobre, to potem jest powiedziane i widział, że Adam był samotny i daje mu do pomocy kobiety. Do jakiej pomocy? No właśnie. Po pierwsze, żeby mu powiedział, że nie jest gorylem, tylko mężczyzną, który jest ma duszę, a po drugie, żeby nakarmiła jego dziecko. I to jest wypowiedź księdza Karola Wojtyły w Akademiku, na własne oczy słyszałam, na kolana przed kobietą. Ona ciebie 10 miesięcy się ukarmiła. Żaden mężczyzna tego nie chce przyznać, a przecież istnieje dlatego. W ogóle nie wie, że jest skarmiony krwią. I te głupie dziewczyny też tego nie wiedzą, chociaż dziecko w niej jest. Przecież niemożliwe, żeby dziewczyna nie wiedziała dzisiaj, skąd się biorą dzieci. A jednak zawsze jest zaskoczona. Dlaczego? Bo to nie są czyny człowieka. To są impulsywne reakcje niedorostka, który nie rozumie niczego. Trzeba, żeby ludzie zrozumieli sens świata. Dla kogo Pan Bóg stworzył świat? Dla siebie. Jest w tym świecie szczęśliwy i podziwia, ale chce się dzielić tym. Nie chce ich dociekła. Daje im szansę na wspaniały rozwój. Wspaniały rozwój. Bo kim jest człowiek? No jak się popatrzy, to jest dzieło, które jest zadziwiające. Zawsze jest ten wiersz ostatni Karolowy, nie Karolowy, Jana Pawła II nie pisał papież, ale jest tam zadziwiony pierwszy widzący, bo zobaczył świat. W
Przecież ludzie nie otwierają w ogóle oczu, nic nie widzą. Mężczyźni z natury widzą to, co rodzą. Są stworzeni do materii i istotnie to dobrze rodzą. No ale on nie zauważy tego, co obok. On nie wie, że ma duszę. Jak mu Ewa w raju nie powiedziała, do dzisiaj nikt mu nie powiedział. Nie do uwierzenia, proszę pani. Ja próbuję, ostatnio z panem profesorem rozmawiałam i stwierdziłam, że on nie wie, że on daje życie jego plemnik. I co oni robią z tą żywą komórką? No, sprzedają. Przecież to jest nie do... Nie, ja jestem w końcu tylko zaskoczona. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie używają. Mają ten rozum. A Ojciec Święty mówi, zatrzymaj się, Pan Bóg przemawia ci. Nic nie zauważył, że gonił tak. Jest materia, bo Ty jesteś materialny, bo Pan Bóg chciał, żeby się mogli poznać. Duch nie ma szans na taką bliskość, jaką daje ciało. Ciało jest po to, żeby się zbliżyli. Ale do czego się zbliżają? To jest problem sensu życia i celu życia. Przecież ogromna większość ludzi nie wie, po co żyje. Ja to poradnie prowadzę małżeństw pokłóconych, jest ich coraz więcej. Powiem tak, coraz głupsze są powody konfliktów między nimi. Ludzie coraz mniej rozumieją, bo niczego się nie uczą. Moja szkoła to była szkoła, której matura była ważna w we wszystkich uniwersytetach Europy. Dzisiaj polska matura nic nie znaczy. One nic nie wiedzą, te osoby, które zdały nie wie maturę. Jeden jakiś wycinek i nasz wnuk trzeci raz daje maturę, bo zmienia fakultet. Co to za szkoły? Nie wiem. Ale muszą zrozumieć, panie, że przede wszystkim trzeba je nauczyć. Nauczyć, kim jest świat. Kim jest świat? Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? I po co? Bo skąd ma wiedzieć dziecko? Chociaż, nie wiem, czy pani poznała te wyniki badań z Kanady, że wyliczyli, że iloraz inteligencji noworodka od 0 do 7 lat jest wyższy niż geniusza. Ale potem to dorośli psują. Wszystkie dzieci głusieją. Ponieważ naśladują dorosłych. Dziękujemy za Twoje zaufanie. Kliknij polubienie pod filmem, dzięki czemu więcej ludzi może go obejrzeć. Dziecko samo bezgrzeczne jest w rękach Ducha Świętego, od gospodarza. Ja w cerkwi teraz tu mamy trójkę naszych prawnuków, to można by wspaniały film zrobić, że to gender to głupota, ale tak oczywiste, że to nie jest dziecko, tylko chłopiec. I tak oczywiście to dziecko jest płci żeńskiej od początku i ma rozum. Proszę Państwa, ja nie miałam okazji obserwować tak bez przerwy, bo nie miałam czasu, nie miałam pacjentów. A teraz ja patrzę i moja obserwacja dziecka, które ma 1,5 roku, wykazała, że to dziecko nie rozwiązać problemy życiowe, umie intrygę zrobić, panuje nad dorosłymi. Nieprawdopodobne. A jednak. Miałam tu taką scenę, nasza prawnuczka urodziła się, jak ja byłam w szpitalu, tu przyszła, jak miałam 1,5 roku. Biegała już. Dzieci się rozwijają szybko. To są moje książki. I w pewnym momencie matka powiedziała, nie, już to jest babci. No to nie poszła tam do kuchni. Ale w tym czasie przyjechała jej babcia od strony tatusia. Ja siedzę tutaj i patrzę. Ta Zosia, która nie kłóci się, że chce to robić, przychodzi za rączkę z nową babcią, która pierwszy raz jest tutaj. Oczywiście nie wie, że matka i to zabroniła. Prowadzi i babcia pozwala. Nie tylko zrobiła, co chciała, ale pomanewrowała dorosłym. 1,5-roczna dziewczynka. Człowiek nie jest zwierzęciem, a odmawiali mu dorośli ludzie.
jedyny uczony, który godzi wszystko, co uczy Pan Bóg, z tym, co się dowiedział z biologii, to był profesor Jérôme Lejeune, genetyk z Paryża. Teraz jest kandydatem na ołtarza, ale nie warto, co się posuwa, bo to myśmy, członkowie Papieskiej Akademii Prowica, złożyliśmy wniosek. Bo on był pewny, że dogmat wiary katolickiej o niepowtarzalności duszy ludzkiej potwierdziła mu biologia. Bo nie ma takiego samego człowieka. A przecież wszyscy ludzie wałpują zachowań. Kobiety nic nowego nie wymyśla, naśladują wszystkie. Dlaczego? Nie rozwijają własnej wolnej woli i tego, co Pan Bóg im dał przede wszystkim, że są ludźmi. Nie rozwijają, nie uważają, że to jest jego zadanie. Teraz nauczono młodzież, że oni mają wymagać od rodziców. Ja byłam świadkiem procesu, gdzie chłopiec oskarżył ojca, że ojciec go molestuje, nie pozwala mu oglądać telewizji i sąd uznał jego roszczenie i wyprowadził niepełnoletniego syna, żeby być, bo ojciec go niszczył, bo nie pozwala mu telewizji oglądać. Zamiast pamiętać, że jedynym sposobem wychowania człowieka jest ograniczenie tego, co się dzieje, bo ten człowiek nie może wszystkiego. Nie ma człowieka, który by mógł zrobić wszystko, więc on ma coś wybrać. I teraz duszpasterstwo ma nauczyć ludzi wybierać. Powierzam, to znaczy wszystko zostawiam, bo mogę tylko jedną rzecz, wcale nie mogę wszystkiego. I zaraz człowiek nie chce zostawiać, chce mieć wszystko. Ja mam parę takich sytuacji, gdzie wiem, że chłopak tylko dlatego zadarzony, bo mówię, że kocha dwie kobiety. Ja mówię, nikogo nie kochasz, jesteś egoista. A on się nie może zdecydować. Mało tego, rozmawiałam z rektorem jednego seminarium, który przerażony mówi, że diakoni, czyli studenci 6 roku teologii, odmówili przystąpienie do święceń, bo się nie mogą zdecydować. Boją się odpowiedzialności. Mężczyzna nie rośnie do tego, żeby zdjąć ster świata, a to jest jego zadanie, tylko co robi? Szuka przyjemności. Ja pytam się młodzieży, no jaki ty masz plan? Bo jestem wychowana w chrześcijaństwie, nie był obowiązek codziennego dobrego uczynku. I proszę Państwa, wiem, że teraz sama młodzież, która przychodzi, oczywiście aberracja zawodowa, do mnie święte osoby nie przychodzą, bo nie potrzebują. Ale ja nie znam ani jednego chłopca, który powiedział, że planuje czyn, który jest dla kogoś dobrym czynem. Oni planują swoje rozrywki, swoje przyjemności, swoje różnego rodzaju wiadomości, bo teraz kursów pełno. I ludzie nie wybierają wartości, które są warte wyboru. Ponieważ za dużo tego wszystkiego jest i nie mogą się zdecydować. To co znaczy nie mogą się zdecydować? To są jeszcze małe dzieci, bo to i gwiazdkę z nieba. Nikt im nie mówi, że asceza ma być normalnym życiem człowieka, który rozumie, że wcale wszystkiego nie może. I właściwie, jak do mnie ludzie na Wielkanoc przychodzili, ja miałam cały czas taką zabawę, ach, panie doktorze, wszystkiego najlepszego. Ja mówię, odczep się, ja wcale nie chcę ani wszystkiego, ani najlepszego. Ja chcę to, co ja wybieram, co mi się podoba, a wcale nie wszystko. To jest zachłanność posiadania. Karol Wojtyła do młodzieży mówił, nie to, co ty masz o tobie stanowi, ale kim ty jesteś. No tu się zadał chłopca, no kim ty chcesz być? Ja pani co powiedział? Hitlerem. 14-latek. Ja wiem, no dobrze, i co dalej? Wiesz, jak Hitler skończył?
No, rozgniewali nas wszystkich, bo mi się nie podoba. Nikt nie mówi chłopcu, żeby opanować to, co czuję. A kobiety w ogóle nie umieją nic innego, tylko czuć. Karol Wojtek mówi, wszystko z siebie. Przestań się trzymać tych emocji. Oczywiście nie są. Ale są tak, jak jest kwiat kolorowy. I wcale nie jest ważne, że ten kwiatek jest czerwony. Może być ludzie dobrze zielony. Nie o to chodzi, żebyś wierała to, co ci się podoba, bo jest ładne, tylko pomyśl, co jest dla ciebie, nie tylko dla ciebie. Proszę pani, naprawdę moje pokolenie działało pod tym hasłem pro publico bono. Ja nigdy nie myślałam, ja tylko o sobie myślę. Harcerstwo to była wspaniała organizacja dla Polski. To była głupia młodzieżę, która się sprawdziła podczas wojny. No, to stąd ten Ravensbrück, bo 13 harcerek rozstrzelali w kwietniu i dlatego my chcę, żeby było święto. Nie samym chlebem człowiek żyje. Każdy musi mieć swoje Westerplatte. Człowiek nie może żyć bez uniesienia. Kto mówi coś? No pani Pułtawska, może nikt inny. Dlaczego? Pytała mnie jedna pani, dlaczego jest taka mądra? Ja mówię, kochani, po pierwsze miałam młodych przyjaciół, a po drugie, jak będzie pani tak żyła długo jak ja, to też pani nabierze mądrości. Mądrość nie da się odziedziczyć, nie da się kupić. To ty osobiście masz wypracować w sobie samym. Nauczył Karol Wojtyła, dał książkę swoją, Osoba i czyn, i mówi, taki się stajesz, jak twoje czyny. Ty sam dla siebie masz być terenem działania. Ty jesteś pisarzem swojego życiorysu. Nikt cię nie może do niczego zmusić, jeżeli ty nie zechcesz. Masz wolną wolę. A ja nie obserwuję wolnej woli u nikogo, ponieważ cała młodzież teraz jest i tutaj u mnie z powodu tego, że mam trudności, bo z części nie przychodzą. I wszyscy są uzależnieni. Ale poza tym w naszym pokoleniu w ogóle nie było zainteresowania. Pozwoliłam sobie na ostatnio na spotkaniu z młodzieżą, bo osiągnęłam, proszę Państwa. Ja od 10 lat usiłowałam namówić księży, żeby się zajęli chłopcami. I wreszcie w czerwcu miałam 3 spotkania w kościele dla samych chłopców. Bo jest problem, że nikt nie wychowuje chłopców, że oni mają być kimś zupełnie innym niż wszyscy. Bo nie są tacy jak wszyscy. A poza tym zależnienie jest żadnym wytłumaczeniem. Jest obciążenie. Dlaczego ty, człowiek z rozumem, dajesz się uzależnić od byle czego? Od czego? No, ten pije wódkę, ten bierze narkotyki, a ten nie może bez seksu. Jak śmie nazwać najważniejszą działalność, którą Pan Bóg dał człowiekowi, że może być rodzicami, uprawianiem seksu. No ludzie, wy nie reagujecie na to, co wam dają. Łykają ludzie wszystko, tak jakby już wystarczyło, że ktoś powiedział albo wydrukował w gazecie. Ja miałam taką sąsiadkę, która uważała, że to wydrukowane to na pewno jest prawdą, a sama przeczytałam o sobie bzdury, które nigdy nie były prawdą, co dziennikarze napisali. Dlaczego ludzie nie uczą prawdy? Przyszedł Karol Wojtyk, nie, Jan Paweł II na kul i powiedział ostatnio, pamiętajcie, że nie każda nauka jest prawdziwa. Nie każda prawda jest naukowa. Coraz więcej ludzi wspiera nasz kanał. Dziękujemy.